zakręt. Myślę, że minimo i lewy zakręt trzymamy. Starajcie się nie hamować w ostatnim momencie i nie dodawać gazu w zakręcie. To ma być płynna jazda przez zakręt, tak? Najpierw dojdziemy do płynnej jazdy, a później będziemy patrzeć, co można zrobić, jak nam tej prędkości, jak nam przyczepności nie starcza, czyli prędkość jest za duża. I zapraszam. No, delikatna podsterowność, ale nic strasznego się nie stało, tak? Opony delikatnie zapiszczały, auto o pół metra poszerzyło zakręt i nic strasznego się nie stało. Teraz BMW zapraszam. Proszę pamiętać, żeby tutaj nie tą prędkością nie waflować w zakręcie, tylko płynnie gazem trzymamy prędkość. Się trzymać prędkość gazem. Tutaj pan mocno odpuszcza gaz przed zakrętem. Dodaje pan gazu w zakręcie, a do przyspieszania w zakręcie będziemy przechodzili. Na razie trzymamy prędkość, trzymamy prędkość, trzymamy prędkość, trzymamy, trzymamy, trzymamy. Mocniej, mocniej głową do zakrętu. Bardzo fajnie pan jedzie, bardzo fajnie zawiązuje, ale mocniej można zjechać głową do zakrętu.